Po raz trzeci w tym sezonie piłkarze Kolejorza stracili punkty na własnym boisku. Po sobotnim meczu z Jagiellonią komplet Oczek pojechał do Białegostoku. Goście byli prowadzeni już w czwartej minucie za sprawą Pazdana. 20 minut przed końcem meczu na 2-0 podwyższył Noram Buena. Była to pierwsza ligowa porażka Lechana Bułgarski, odkąd jego trenerem jest Mariusz Rumak. Na pewno ta bramka stracona w pierwszych minutach przeszkodziła nam realizować swój plan. Za bardzo się po tej bramce właśnie otworzyliśmy i nadziewaliśmy się na kontry. No Jagiellonia się mocno cofnęła, no i ciężko było cokolwiek zrobić. Jedynym pozytywem meczu z Jagiellonią był w szeregach Lecha debiut w T-Mobile Ekstraklasie Tomasza Kędziory. 18-letni defensor, który mimo braku pauzującego za kartki Kebby Sisaya nie pojawił się w wyjściowym składzie, na boisko wszedł w 61 minucie, zmieniając Huberta Włąkiewicza. Mecz przegrany, no nie jest to za dobry wynik dla nas, 2-0 u siebie jeszcze do tego. Jedyne z tego, co się cieszę, że w końcu wszedłem na boisko i zadebiutowałem. Na 8 meczach bez porażki swoją dobrą pasę zakończyli piłkarze Lecha grający w młodej Ekstraklasie. Podopieczni Patryka Kniata byli prowadzeni w wyjazdowym spotkaniu z Jagiellonią po golu Olejniczaka. Później jednak bramki dla Jagi strzeli Kosiński i Buzun i to gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa. Nową umowę z Lechem Poznań podpisał Krzysztof Kotorowski. 36-letni golkiper, który w Kolejorzu grał od 2004 roku, związał się z klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2015 roku. Okazję do rehabilitacji za porażkę z Jagiellonią Poznaniacy będą mieli w piątkowy wieczór w Krakowie, gdzie zmierzą się z Wisłą. Zajmująca dopiero 11 miejsce w tabeli Biała Gwiazda w tym sezonie jak na razie ma na koncie więcej porażek niż wygranych. Ostatnie ligowe starcie rozstrzygnęła jednak na swoją korzyść, pokonując Łodzi Widzew 2-1. Zaczyna Wisła grać coraz lepiej i musimy wszystko zrobić, żeby w piątkowy wieczór nie pozwolić im punktować, żeby ich troszkę sprowadzić na ziemię i żeby przywieźć do Poznania 3 punkty. To jest nasz główny cel i będziemy chcieli to wykonać.